Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World Przegląd BMW CSL. Nie będę mówił dalszej nazwy, bo to nie ma sensu. Wiecie, o jaki samochód chodzi. Dobra, powiem wam tą całą nazwę. BMW 3.0 CSL GR5. Jest to moim zdaniem wóz dedykowany do klasy B. Możemy go mieć za chyba 3000 boostów jakoś tak. Później to sobie sprawdzimy oczywiście, jak będę sprawdzał części wizualne i tak dalej. Skupmy się teraz może bardziej na osiągach. Co ten wóz potrafi? Przede wszystkim bardzo fajnie, nie jakoś hardkorowo, ale bardzo fajnie się prowadzi. Bardzo przyjemnie się nim jeździ, może tak. Ma mocne nitro. Ops. I dosyć dobrze przyspiesza, nie? Jakoś tam znowu też hardkorowo. Jest to taki lepszy, znaczy taki powiedziałbym przeciętniak wśród najlepszych w klasie B. O. Przeciętniak wśród najlepszych. Zdecydowanie. To określenie prasuje do BMW CSL. Sprawdźmy może, jak się spisuje w wyścigu. Ja powiem wam szczerze, nie jeździłem tym samochodem jakoś specjalnie długo, bo pomyślałem, że w ogóle nie ma takiej potrzeby. Nim się naprawdę jeździ fajnie. Jest to szybki wóz i aktualnie mam włożone do niego części uliczne Americona, tuningowane. Nie mam żadnych skill modów, jakieś tam części, pakiet obniżający mam zainstalowany, więc jest to, można powiedzieć, bardzo standardowy setup dla tego samochodu. Sprawdźmy, jak się spisze naprzeciwko Lamborghini Estoque, Chevrolet ZR1 czy McLaren MP4. To będzie ciekawe. Będzie ciężko, tym bardziej, że no mój samochód nie potrafi osiągnąć wyższej prędkości, znaczy nie potrafi osiągnąć w ogóle 300 km na godzinę, tak? No, to jest trochę przykre. I no nic, musimy używać power-upów z tego względu, że no raczej inaczej wygrać, w ogóle ugrać mi cokolwiek będzie tu ciężko. Natomiast moją zdecydowaną przewagą jest to, że świetnie prowadzę się. Mam świetnie prowadzący się samochód i powinienem na tych pierwszych odcinkach tutaj powariować. No jak oni jeżdżą? Czy oni dopiero utworzyli konta w grze? Dobra, nic nie mówię. A propos nic nie mówienia. Ostatnio sporo hejtu jest na moich kanałach, a właśnie w kierunku BMW. I ja nie chcę tam obrazić kogokolwiek, jakichś tam fanów BMW-ek. Tylko chodzi mi o to, że strasznie dużo jest takich PNR-ów właśnie w tej BMC, w BMK-ach takich starych. Stoi sobie gdzieś tam na parkingu pod tak zwanym Tesco i pali kapcia w jednym miejscu. Puszcza sobie bas, muzykę na maksa, nie? I trzeszczą mu jeszcze, to jest najlepsze, trzeszczą mu plastiki wszystkie te. I myślę, że jest fajny, nie? Jak pali tak kapcia. Dla mnie to jest wiocha po prostu. Jak takie coś widzę, to mi się w ogóle odechciewa patrzeć na markę tych samochodów. Powiedzmy sobie w międzyczasie jeszcze jakiś inny wyścig. Ale są też posiadacze BMW, którzy lubią tą markę i nie potrzebują się przed kimś popisywać i w ogóle pokazywać, że jeżdżą BMW. Tylko mają po prostu BMW i sobie nim jeżdżą, bo lubią z wyglądu po prostu ten samochód. Lubią to, że ma napęd na tył. Mój kolega ma na przykład bardzo fajne BMW. Takie, powiedzmy, no bardzo zresztą unikalny samochód, starszy, nie? Wcale niedrogo je kupił, odrestaurował sobie i powiem wam, kozak, nie? Ma oryginalne felgi, oryginalne, wszystko ma oryginalne. Samochód wygląda mega zajebiście i w promieniu 100 km nikt nie ma takiego BMW, nie? No może nie 100 km, ale trudno jest zobaczyć jakiekolwiek takie samo BMW tutaj w mojej miejscowości, nie? Więc to jest naprawdę fajna sprawa, nie? Takie, nie wiem, takie uwielbienie do samochodów, a nie, że stoję pod marketem i palę kapcia. No ale wracajmy do Worda. Mamy tu BMW CSL i zobaczcie, radzę sobie, raz, ładę. Lagi są, zdecydowanie są lagi. Nie wiem dlaczego, ale są. Mam tutaj do czynienia, zobaczcie, z koksami. Pojedziemy sobie jeszcze jeden wyścig na klasówkę B, bo teraz jadę bezklasowe i idzie mi zadziwiająco dobrze.
ale się uziął na mnie. I też miał BMW. Ej, nie mogę nitro włączyć, a już mogę. Taki kozaczek był, nie? Nie wiem, co mu odbiło. Ale może jeszcze uda mi się ich podgonić, chociaż wątpię. Naprawdę bardzo przyjemnie jeździ się tym BMW. Na każdym zakręcie czuję, że mogę ten samochód opanować. Prowadzenie jest zdecydowanie atutem. Myślę, że nitro oczywiście też, nie? I przyspieszenie wcale też nie jest jakieś najgorsze, więc myślę, że jak najbardziej też można się tutaj popisać. Tak, pisaliście, żebym częściej używał tych power-upów, więc Ej, wyprzedziłem Alfa Romeo, masakra. I na prostej, nie? Tak samo slingshota miała jak i ja. O, wylądowałem na dachu jakiegoś trafika. Nieźle. Dobra, no to chodźmy sobie na klasówkę. Okej, moim przeciwnikiem jest Clio V6. Startuję bez nitra, żeby było równo. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Clio, moim zdaniem, ma lepsze przyspieszenie. Zaraz się okaże, jak to będzie wyglądać w wyścigu. O, proszę bardzo, Clio już mnie wyprzedza. Nie wiem, czemu są takie lagi w Wordzie. Coś się chyba z serwerami popieprzyło. Wcześniej tak nie było. Może internet mam teraz słaby, czy coś. Ale dziwne to jest. No i zobaczymy, jak sobie poradzę. Naprawdę na tych zakrętach powinno być super. Te BMW prowadzi się fantastycznie. I no, tak jak mówiłem, na każdym zakręcie czuję się pewnie. Mega, o właśnie, w sumie też można powiedzieć o tym BMW, że jest mega stabilne, bo na każdych jakichś tam wybojach nie ma żadnego problemu, nie? Puszczam sobie gaz i zobaczcie, jak ładnie. Ale Clio też sobie radzi, chociaż ja mam tutaj 570 punktów na statystyce ogólnej. Clio ma 599 i no jednak tą różnicę widać, chociaż też Clio ma ogólnie lepsze przyspieszenie niż ja, prawda? I zobaczymy prędkość maksymalną na tych częściach Amerikona tuningowanych. O, 80. Zobaczcie, 288. To i tak to prawie tyle, co wymaksowana w klasie B RX 8. To jest bardzo dobrze. To myślę, że gdzieś tak po wymaksowaniu w B będziemy mieli tutaj około 300 km na godzinę prędkość maksymalna. Ciężko mi nawet stwierdzić, czy to jest dobry rywal, czy samochód jest porównywalny osiągami do Toyoty MR2. Na pewno ze względu na prowadzenie, na pewno ze względu na prędkość maksymalną, ale czy przyspieszenie? Myślę, że przyspieszenie jest jednak lepsze w Toyocie MR2. I Toyota MR2 trochę inaczej się prowadzi, moim zdaniem. Ciężko stwierdzić, tam ten samochód po prostu pływa troszeczkę po ulicy. A tutaj, no nie wiem, bardzo przyjemnie, bardzo łatwo się jeździ tym samochodem. Także jeśli myślicie o kupnie jego w przyszłości i wygrywaniu w klasie B, to jest, myślę, że to jest jak najbardziej dobry pomysł. Okej, jedziemy już drugie okrążenie. Clio cały czas taką samą przewagę ma, no może troszeczkę się zwiększa nawet na tych prostych. Gościu bardzo dobrze jedzie teraz, także. Okej. I znowu 288 km na godzinę. To jest prędkość jak na te części naprawdę bardzo dobra. Bodajże na Amerykonach Mazda RX-8 ma 270 albo 269 km na godzinę. Dojechałem jako drugi, czyli przegrałem, ale jestem zadowolony z tego przejazdu, naprawdę poszło mi całkiem dobrze. Renault Clio miało 298 km na godzinę prędkości maksymalnej, co jak widzicie jest atutem dla mnie, bo gdybym miał wymaksowane w klasie B moje BMW, na pewno prędkość miałbym lepszą, no i przyspieszenie także. Chodźmy sobie teraz do warsztatu z częściami wizualnymi i sprawdzimy, jakie mamy tutaj dostępne i czy w ogóle mamy jakieś dostępne bodykity. Jakiś czas temu, właściwie z 2 lata temu, do Worda zaczęły trafiać właśnie takie klasyki, klasyczne stare samochody, które bardzo rzadko miały jakąkolwiek możliwość tuningu wizualnego w postaci bodykitu. Często miały jakieś tam spoilery i tak dalej, ale bodykit był rzadkością. Ten samochód jest już znacznie poszerzony, jak widzicie.
Nie wiem, nie jestem pewny, jakiego modelu jest to przeróbka. Ej, to jest przeróbka tego rekina? W sensie, ja tak mówię na te BMW. Bo jeśli tak, to jest to właśnie ten samochód, o którym wam mówiłem. W sensie, ten mojego kolegi, tak? Pakietów karoserii nie mamy tutaj żadnych. Spoilerów nawet nie mamy żadnych. I masek również, także no niestety nie potuningujecie sobie. Jedynie można by porobić jakieś fajne barwy, takie w starym stylu wyścigowym, powiedzmy. Sprawdźmy, ile obecnie kosztuje BMW u dealera samochodowego. Proszę bardzo, 3000 boostów, nawet zapamiętałem cenę. Czy to jest dobra cena za BMW? Myślę, że tak. Teraz ogólnie jest coś na wyprzedaży ciekawego. Wow. Sporo jest tych samochodów na wyprzedaży. Jest na przykład Toyota MR2 za 1260 boostów, więc nie przegapcie tej okazji. To jest najtańsza Toyota MR2, jaka pojawiła się kiedykolwiek w Wordzie. Chociaż wymaksowanie jej w klasie B będzie ciężkie, no bo potrzebne są części Ultra. Wcześniej była jeszcze dostępna na wyprzedaży. Właśnie Toyota MR2 w wersji B-Class Master. No ale wróćmy do BMW naszego. Czy opłaca się kupić za 3000 boostów? Oczywiście, tym bardziej opłaca się kupić, jeśli będzie na promocji. Też myślę, że gdzieś koło 1500 albo 1200 boostów może kosztować ten samochód. Jak najbardziej polecam. Jest to naprawdę samochód, który bardzo fajnie się prowadzi i myślę, że będziecie z niego zadowoleni, jeśli go sobie zakupicie. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Jeśli chcecie, abym więcej robił takich przeglądów, a myślę, że chyba chcecie, to piszcie w komentarzach. Zostawcie łapkę albo nie wiem, po prostu oglądajcie mnie dalej. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.